Proszę bardzo. Proszę pan tam jeszcze. A, tutaj pan, a potem pan tam z tyłu. Proszę siebie. Bardzo się cieszę, że mam okazję kolejny raz słuchać pana Stanisława. Jest pan bardzo, moim zdaniem, wytrawnym, przepraszam za wstęp, że zaczynam od oceny, analitykiem spraw naszych, polskich i sytuacji międzynarodowej. Dziękujemy za przybliżenie ewolucji siły niemieckiej, żebyśmy wiedzieli do końca, by mieli jasność, z kim mamy do czynienia i z kim związał się na naszą zgubę aktualny premier. To nie są żarty. Ale my również wiemy, jaką wartość naród polski i słowiański przedstawia i prezentuje na przestrzeni wieków. Bardzo serdecznie chciałem z tej okazji spotkania skorzystać i podziękować panu za znakomitą kiedyś rozprawę i zakończoną pytaniami do w tej chwili o świętej pamięci, ale to było na początku trzeciego tysiąclecia, jeśli chodzi o Lecha. Jaką w sumie rolę on pełni i spełnia i czy to, czego dokonał i po czym się podpisywał w Windsor-Nowym traktacie, czy chociaż duchowo skonsultował z władczynią tego kraju, czyli z Matką Bożą, Królową Polski, która oficjalnie, tak jak to pan wyraził, lega artis, jest Królową Polski. Jaką rolę on pełni, czy naprawdę? On już nie pełni żadnej roli, natomiast ja nie bardzo wiedziałem początkowo, o co panu chodzi, a teraz już wiem. Otóż ja zwróciłem kiedyś uwagę, były takie obchody, rocznicy 3 maja lwowskich Jana Kazimierza. No i tam, że to tego, że to Jan Kazimierz, że to tam, że to, że to tamto. Ja zwróciłem uwagę, że to nie był akt symboliczny, tylko że to był akt państwowy, dlatego że już nawet nie mówię o deklaracji króla, chociaż on działał w granicach swoich kompetencji. Ale tam towarzyszyła temu jeszcze jedna inicjatywa, mianowicie podkanclerz Korociński przeprowadził tak zwaną deklarację ubioru. To było praktykowane w przypadku wyboru każdego króla elekcyjnego. Wszystkie Stany Rzeczypospolitej się podpisywały, że to rzeczywiście on został wybrany lega artis i tak dalej. I ta deklaracja ubioru razem z tą deklaracją króla została zaniesiona we Lwowie do grodu, co według ówczesnego prawa miało takie znaczenie, jakby była, jak dzisiaj, publikacja w Dzienniku Ustaw. Więc to był akt państwowy. No i powiadam tak dalej, że żadna władza, ani polska, ani władza zaborcza nie podważyła tego nigdy, abstrahując już od uprawnień władzy zaborczej, ale nawet ona nigdy tego nie podważyła. W związku z tym, a co było treścią tego, że Matka Boska jest Królową Polski i Wielką Księżną Litewską. Można by było traktować ten akt, tam przy pewnych zastrzeżeniach, jako symboliczny, gdyby nie jedna rzecz. Otóż został ogłoszony dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Co ten dogmat głosi? No, przynajmniej katolicy muszą w to wierzyć, bo jak nie, to wątpią w Kościoła. Ten dogmat głosi, że Matka Boska została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Co to znaczy? Że nie nastąpiło rozdzielenie duszy i ciała, czyli śmierć. Matka Boska nie doznała śmierci, bo z duszą i ciałem została wzięta do nieba. A zatem, ponieważ to nastąpiło znacznie wcześniej niż śluby lwowskie Jana Kazimierza, to znaczy, że te śluby lwowskie Jana Kazimierza nie dotyczyły osoby zmarłej, tylko osoby żyjącej.
tylko osoby żyjącej. Jaka z tego konsekwencja wypływa? No taka, że Polska ma królową. No to dobra, a co w takim razie robią ci wszyscy prezydenci? No nie wiadomo, to są usurpatorzy, jacyś tacy filoci, przebierańcy, ale już dobra, w najlepszej wierze uznajmy, że mają, oni są kimś w rodzaju regentów. Sprawują regencję w imieniu królowej. No dobrze, ale w związku z tym prezydent Lech Kaczyński, który ratyfikował traktat lizboński, moim zdaniem powinien zasięgnąć opinii królowej w tej sprawie. No, jakieś trudności techniczne to być może, że można było przezwyciężyć tam arcybiskup czy kardynał Ryś zaraz by wyjaśnił, jak się takie rzeczy robi. I tyle. No ale skoro nawet nie podjął takiej próby, a nic nie wiemy, żeby podejmował takie próby, no to królowa mogła się poczuć znieważona. Mogła się poczuć znieważona. No wcale bym się nie dziwił w tej sytuacji. Jeżeli państwo zostaje oddane, diabli wiedzą komu, jakimś wariatom, i królowa zostaje postawiona przed faktem dokonanym, no to mogła się poczuć znieważona. I to bardzo możliwe, że teraz już przestanie się nami opiekować. To diabła z nimi, to jak oni tak, to ja tak. I tyle. Także to pan mi przypomniał ten wywód. Ciekawa rzecz, że jeden z takich moich znajomych księży to kiedyś powiedział na kazaniu w kościele. To jego koledzy go wyśmiali. Jego koledzy księża go wyśmiali. Że nie wiem, w co oni wierzą. Nie wiem, co wierzą. Jak mogą go wyśmiewać i jednocześnie pieprzyć o niepowzięciu Najświętszej Marii Panny? No albo jedno, albo drugie. Albo to oni już nic nie wierzą, tylko żeby wybić i zakończyć. Ale nie pochwalam. Bo to rzeczywiście coś takiego jest, jak był taki ojczyk dominikanin Tadeusz Bartosz. I dopóki tam był w klasztorze dominikanów na Smurzewcu, no to tam bez zająknięcia, bez żadnego tego, z miedzianym czołem czytał, jak to na tą Ewangelię, na Boże Narodzenie, że był spis powszechny za Cezara Augusta i tak dalej. Jak tylko obrzydły mu rosoły na święconej wodzie, to zaraz spenetrował prawdę, że żadnego spisu nie było. No, to właśnie tacy oni są. Proszę bardzo, pan tam z tyłu się zgłaszał. Bardzo chciałem serdecznie podziękować, że pan zaniosłał się do końca na uwiarygodnił i pańskie komentarze naprawdę są dla nas krytycznymi. Proszę pana, niech się pan nie gniewa, ale niech się pan nie gniewa, ale to bardzo dwuznacznie zabrzmiało, że się do końca uwiarygodniłem. Czucie i wiara więcej mówi do mnie, niż może trzydziełkę, ale to jest odpowiedź na to filozoficzne. Natomiast chcę panu powiedzieć, że to, co nas czeka w najbliższym czasie, to rzeczywiście jest bardzo poważna sprawa. Pana, no... I nie wolno nam lekceważyć deklaracji. I chcę powiedzieć, że ci, którzy lekceważą sprawy naszej misji narodowej i międzynarodowej, mylą się i oby się czym prędzej nawrócili. Przywołuję na pamięć naszego wielkiego patrona Andrzeja Bobole. Dzięki jego jego powiedzmy działaniom duchowym zwyciężyliśmy także w wojnie bolszewickiej. No, dobrze. Proszę pana, no mieli tutaj Węgrzy... A jutro rozpoczynamy wielką nowennę dzięki takim wielkim patriotom i patronom jak Andrzej Bobola i Jerzy Popiełuszko. No to bardzo ładnie, ale proszę pana, ja bym tutaj z całym szacunkiem dla świętego Andrzeja Boboli,
wie pan, nie uwypuklał tak bardzo jego roli w zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej, dlatego że wtedy się robi krzywdę, tak nieświadomie się robi krzywdę tym, którzy naprawdę się wysilali w tej sprawie, między innymi naszym sojusznikom ówczesnym Węgrom. Otóż być może, że święty Andrzej Bobola natchnął rząd węgierski, żeby dostarczył Polsce amunicję. To chętnie w to wierzę, że tam święty Andrzej się wstawił i tak dalej, bo gdyby rząd węgierski nie dostarczył Polsce wtedy amunicji, która w ostatniej chwili przybyła na stację kolejową w Skierniewicach i prosto z wagonów była dostarczana na pierwszą linię frontu, to prawdopodobnie by ta wojna nie została wygrana, bo po prostu nie byłoby czym strzelać. A oni dostarczyli nie tylko ileś milionów sztuk amunicji karabinowej, ale też ileś tam pocisków artyleryjskich. Także kilka eszelonów w ostatniej chwili przyjechało do Skierniewic na stację.